Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl, najważniejszej rozmowie politycznej dnia. Drodzy Państwo, wczoraj w Warszawie 100, 150 nawet tysięcy Polaków demonstrowało swoje przywiązanie do tradycji, przywiązanie do polskości. Wielki marsz niepodległości, wielki, bo szli w tym marszu i narodowcy, i zwykli mieszkańcy Warszawy, i cała masa ludzi, która wczoraj przyjechała do Warszawy właśnie po to, by czcić ten cud niepodległości, który w 1918 roku przywrócił do życia naszą ojczyznę jako państwowość, bo przecież polskość w sercach przez 123 lata zaboru była zawsze. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy z patriotą, który nie kryje swojego patriotyzmu, pan poseł Paweł Kukiz. Bardzo serdecznie witamy pana posła. Witam Państwa, witam panie redaktorze. To zacznę od mniej przyjemnych rzeczy. Czy pan się czuje, nie wiem, nazistą, naziolem, narodowcem i tak dalej? Dlaczego? Bo ja tutaj przed sobą mam, nie będę już tak pokazywał, ale rozkładówka, drodzy państwo, w Gazecie Wyborczej. Narodowcy przeszli przez Warszawę. I tak się zastanawiam, bo byliśmy wczoraj, mamy redakcję dosłownie tuż przy trasie przemarszu, rozmawialiśmy tam z ludźmi, którzy do nas podchodzili, i ja tam oczywiście widziałem narodowców, chyba nic złego, że w danym kraju są ludzie, którzy mają takie mocne przywiązanie do tych narodowych treści, ale też byli ludzie, którzy nie mają z narodowcami nic wspólnego, a już z nazistami, jak to chce część mediów, zupełnie, kompletnie nic. Jak pan się do tego odnosi? Panie redaktorze, no gdybym ja poważnie traktował te wszystkie kolorowanki w Gazety Wyborczej, no to wie pan, to można byłoby oszaleć. No, dzisiaj też taki link, ale to bardzo tak przez ułamek sekundy zerknąłem, Fundacja chyba Ocalenie, czy nie pamiętam nazwy, w Gazeta Wyborcza i twierdzenie, że rząd polski to jest rząd ludobójców. No. Ludobójcy, tak wie jest, pan, tak, to są ludobójcy, tak. Wie pan, i tak pisze Gazeta Wyborcza, bo my podobnie jak Hitler chcemy mordować uchodźców. No coś niebywałego, wie pan, to mnie tylko jedna rzecz przeraża i pan się nie obrazi, panie redaktorze, ale ta wasza swoboda dziennikarska to już po prostu przekracza wszelkie granice. No to już jest coś niebywałego. Się zastanawiam, czy rzeczywiście rządzą w Polsce obywatele poprzez tam jakiś akt wyborczy i tak dalej, czy generalnie rządy, czy rządzą dziennikarze. No przecież to jest coś niebywałego. Ja zresztą przepraszam, że tutaj nawiążę do swoich wcześniejszych jakichś tam doświadczeń, ale te również twierdzenia przez te tak zwane niezależne media o tym, że Kukiz się sprzedał, Kukiz no dostanie stanowiska, jak się pan i czuje tak dalej. No bo wyśmienicie się czuje, panie redaktorze. Bo przeszedł pan tylko przerwę na sekundę, dla tych widzów, którzy może nie kojarzą sprawy, przeszedł pan bardzo długą drogę, w tym sensie długą, że od osoby, która była wyszydzana, obrażana, wyzywana, również w środowisku przecież panu bliskim muzycznym, do osoby, która no coś w Polsce załatwiła, i nagle okazało się, że ten wyszydzany, wyśmiewany Kukiz rzeczywiście dwa swoje cele, przynajmniej na początkowym takim mocnym etapie, osiągnął. Trochę więcej celów, panie redaktorze, ale jeszcze powiem, no nie, ja cały czas idę, to jeszcze nie jestem u celu. Natomiast powiem szczerze, że jestem, nie chcę w złą godzinę powiedzieć, ale jestem zaskoczony taką naprawdę rzetelnym wywiązywaniem się przez Prawo i Sprawiedliwość z tej naszej umowy. No, złośliwi powiedzą, że nie mają wyjścia. Że muszą się wywiązywać. Pan, no może nie mają, nie mają. Miała wyjście na przykład opozycja, jeżeli teoretyzujemy. Opozycja przecież też no mam, potrafi liczyć. No, Nowak na pewno. W każdym razie przecież wiedzą doskonale, że ta grupka posłów, która jest skupiona w kole Kukiz 15, był taki moment, gdzie ewidentnie decydowała o tym, kto tą władzę będzie w danym momencie, kto będzie miał władzę. I wie pan, gdyby im zależało rzeczywiście na przyjęciu odpowiedzialności za państwo, na przejęciu natychmiast spraw Polski i tak dalej, to niech pan mi wierzy, oni telefony by się urywały, szukali po prostu na to. Oni nie chcą rządzić, oni chcą w tej chwili po prostu prowadzić tą kampanię wyborczą do
jeszcze przez kolejne 2 lata, dyskredytując absolutnie wszystko to, co robi partia władzy. Mnie też się wszystko oczywiście nie podoba w tym, co robi partia władzy, a szczególnie nepotyzm mi się nie podoba i sitwy, które, no ale to jest wada ustrojowa i to trwa od 89 roku, a nawet i od 45. Myślę, że wcześniej, tak. No tak, tak, ma pan rację, no ale jednak mimo wszystko, wie pan, jak ktoś po nie swoje sięgnął, to mu łeb ucinano. Były i takie przypadki. No i też nie było takiej za tej wstrętnej, bo wstrętnej komuny, ale nie było takiej możliwości, żeby na przykład szefem jakiegoś odpowiednika dzisiejszego holdingu węglowego został historyk czy nauczyciel WF-u, tylko to musiał być magister, inżynier po AGH. I tak to tak. Panie pośle, to ja muszę na chwilę jednak zaprotestować. Pan na pewno czytał karierę Nikodema Dyzmy do Łęgi Mostowiczej. Tam jest taka scena, jak jeden z ministrów, minister od gospodarki, na posiedzeniu rządu wstaje i mówi: o, jest kot. Bardzo to czwarty. Co sympatyczne. Ale nie, na szczęście on tutaj na stałe nie mieszka. On mieszka z moją córką, przyjechał tylko na wczasy na kilka dni. Świetnie. No i ten minister od gospodarki mówi w pewnym momencie: wprawdzie jestem tylko polonistą, ale... Więc ja myślę, że ta choroba dziwnie obstawianych stanowisk często... Chcę w to wierzyć. Nie tyle jest związana całkowicie z nepotyzmem, ale może z tym, że ktoś po prostu będzie realizował interesy narodowe. Ja bym bardzo chciał, chcę w to wierzyć. Ja też bardzo chciałbym w to wierzyć. Jestem bardzo głęboko wierzącym człowiekiem, natomiast tutaj tej wiary trochę mi brakuje. Niestety tą chorobą naszą ustrojową jest jednak obsadzanie stanowisk kluczem partyjnym, a nie kluczem fachowości. No ale to, wie pan, no nie można tego wszystkiego od razu zmienić. Sam fakt, że Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło ustawę antykorupcyjną, no która naprawdę jest bardzo rygorystyczną ustawą, no to już jest ogromny plus. Gdyby tak jeszcze, będę usilnie pana prezesa namawiał do ustawy antysitwowej, a w przyszłości ustawy kompetencyjnej, gdyby to się udało zrobić, no to byłbym te trzy, taki blok trzech takich ustaw, to byłbym no content ogromnie. I to z całą pewnością pohamowałoby ten proces, ten proceder, że tak powiem, nepotyzmu i tego obrzydlistwa, który, tak jak powtarzam raz jeszcze, to się występuje w każdej absolutnie partii władzy, te niegodziwości, a jeżeli są jakieś różnice, no to wmieszczą się w granicach błędu statystycznego, niestety. Nie ma z nami przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, a ja już zakończyłem bycie adwokatem diabła chwilę temu. Wydaje mi się, że muszę się z jednym zgodzić, z panem posłem, że rzeczywiście jest to pewien problem systemowy, z którego bardzo ciężko wyjść. Również poprzez krótką ławkę, to jest zasada niestety we wszystkich partiach rządzących. No, można byłoby spytać pana posła, no jakby pan na przykład rządził nagle, to czy tych... Tę ławę ma pan na tyle szeroką, miałby pan na tyle szeroką, żeby zapewnić. Ale to są didaskalia w tym momencie. Proszę pana, ja powiem panu tak, panie redaktorze, gdybym ja się dowiedział, że Kukiz sobie objął władzę, to ja bym z Polski wyjechał. Natomiast no, ja nie jestem w Sejmie po to, żeby rządzić, i niech pan zauważy, w ogóle nie było żadnych negocjacji o jakichś stanowiskach, o jakichś synekurach, bo sprawa mnie zależy tylko na pewnych zmianach systemowych, na zmianach ustrojowych, żeby Polska była państwem niezależnym, i to tutaj akurat w tym kierunku idziemy w ramię z Prawem i Sprawiedliwością. Tak. Idziemy w dobrym kierunku, ale też oczywiście większa powinna być kontrola, mniej upartyjniona, większa kontrola obywatelska. Idąc dalej, panie pośle, chciałbym dzisiaj poprosić pana o taką refleksję nieco szerszą niż na taką codzienną polską bijatykę, politykę. A mianowicie wczoraj ten dzień, no widział pan tych ludzi, którzy przechodzili przez Warszawę, zresztą przecież nie tylko w Warszawie odbywały się uroczystości. Ja mam takie wrażenie, że to była eksplozja patriotyzmu, również związana z tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Tam zagrożenia są rzeczywiście ogromne. Złapał pan, przepraszam za wyrażenie, trochę optymizmu wczoraj?
takiego szerszego optymizmu, nie tylko właśnie skupionego na pojedynczym. Ja przede wszystkim, ja powiem szczerze, przyjechała do mnie córka z moim wnuczkiem i jakby tutaj się skupiłem na rodzinie po prostu i no to nigdy w życiu tak na marginesie, nigdy w życiu nie, znaczy nie bardzo wiedziałem kiedyś, moi koledzy w moim wieku czy troszkę starsi, a niektórzy i młodzi mówili, zobaczysz jak to będzie, kiedy będziesz miał wnuka, jaki to jest lot. I rzeczywiście to jest coś niebywałego. Coś niebywałego. Mały to... Polaczek, taki mały Polak się... Dobra, pojawił się. Wracamy, tak. Wracamy do tematu. Znaczy mówi pan o białoruskiej granicy. Tak. No to są ewidentnie, wie pan, ja prawie cały Majdan spędziłem na Ukrainie. Oglądałem z bliska różnego rodzaju zdarzenia. Mamy doświadczenia również rodzinne, przykre ze strony, które dotknęły moją rodzinę ze strony wschodu, Sowietów, mówiąc delikatnie i tak, żeby tutaj, tak jak o Niemcach mówiło się, hitlerowcach mówiło się, naziści i tak dalej, no to tutaj powiedzmy, że od Sowietów wymordowali mi część rodziny. No właśnie. I wie pan, ja znam doskonale ich mentalność, jak gdyby ci biegacze z opozycji, bo ja nie wierzę w to, żeby na przykład poseł, jak się ten chłopak nazywa, przepraszam bardzo, że zapomniałem. Starczewski. Tak. Nie wierzę, żeby to był agent Putina, który biega przez granicę. On po prostu nie ma zielonego pojęcia, że mógł dostać kulkę najnormalniej w świecie. Gdyby on spróbował tak przebiec, nawet nie prowokacji, najnormalniej w świecie, proszę pana, to jest cały czas wschód, to jest cały czas komuna taka mentalna dla takich ludzi jak Putin czy Łukaszenko. Śmierć jednostki to jest, proszę pana, jak w ogóle splunąć, znaczenia nie ma. Tak, oczywiście, że tak. No to jak więc, przepraszam, proszę mówić, przepraszam. Nie, już właśnie... Zastanawiałem się nad jedną tylko kwestią, bo to, co się dzieje na granicy, trochę ten wybuch wczorajszy tego patriotyzmu naprawdę bardzo widoczny, dużo większy moim zdaniem, dużo mocniejszy niż w zeszłym roku. I mamy, po drugiej stronie mamy opozycję, już pan po części powiedział, mówił pan o dorosłym mężczyźnie, który nazywa siebie Frankiem Starczewskim zamiast Franciszkiem. Mamy Donalda Tuska, który rano wysyła Giertycha i Grupińskiego, by pisali o tym, że to PiS się dogadał z Łukaszenką, żeby ten kryzys był, by po południu już klaskać Straży Granicznej, a wieczorem pisać list do przywódców europejskich. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że ten tydzień nie był dobry dla, no jakby nie było, lidera opozycji. Pan również, panie pośle, wspierając punktowo rząd, jest jednak posłem opozycyjnym. No oczywiście, że jestem posłem opozycyjnym, chociaż w wielu sprawach jest mi sprawa niesprawiedliwością i było od dawna po drodze. Tutaj są kwestie przede wszystkim dotyczące gospodarki, które tak nie do końca mnie akurat z PiS-em łączą, ale no, akceptuję te zmiany. A Donald Tusk się nie miał z opozycją? Natomiast ja powiem panu tak. No, sam fakt, że chyba... na 10 listopada, mimo tych wszystkich zdarzeń, dostałem zaproszenie od Koalicji Obywatelskiej na spotkanie, które miało dotyczyć, ono pewnie było 10 listopada w Sejmie, które miało dotyczyć rozważań na temat nierealizowania przez Polskę wyroków TSUE, no to pan wybaczy. Dzień przed 11 listopada z taką sytuacją na granicy białoruskiej Budka mnie zaprasza na tego typu spotkanie. No to są rzeczy nie... No, dziwne po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o całą tą sytuację na Białorusi, ja bym tutaj troszeczkę też szerzej na to spotkał, bo oczywiście to jest kwestia Białorusi, Rosji, ale też i być może Turcji, z którą nie mamy niestety takich relacji, jakie mieć powinniśmy. Uważam, no, Turcy że właśnie wycofują się. Tak, tylko że Turcy, nie, niech pan zauważy, może nawet nie tyle jest to kwestia jakiegoś uderzenia w Polskę, tylko Erdogan mógł się poczuć urażony, mówiąc delikatnie, tą sytuacją nieprzyjęcia, czy jakby braku akceptacji dla Turcji.
Turcji w Unii Europejskiej. No i być może w jakieś tam współdziałanie jest. Ja myślę, że taką sytuację można byłoby załagodzić, na przykład bardziej współpracując w ramach NATO właśnie z Turcją, zwiększyć tą współpracę, może też zastanowić się nad tym, czy oni nie mają ciekawszej, przynajmniej części ciekawszej broni niż Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. Bardzo serdecznie. No, ale to jest duża polityka, to już zostawiam panu prezesowi Kaczyńskiemu i Prawu i Sprawiedliwości. Panie, ja na szczęście mam tutaj, nie muszę tak daleko wchodzić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Paweł Kukiz był moim i państwa gościem. Panie Pawle, proszę przyjąć też ukłony dla wnuka i dla córki. A bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Zdrowia życzę. Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy państwo, kończymy tę część i za moment widzimy się już z Kubą Maciejewskim w magazynie Bez Spiny. Zapraszam.